Witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta i tak jak słyszeliście, Wielka przybiegła do mnie przed chwilą i mówi, że chce zostać fajterką. Ja chcę zostać fajterką, ja nie widzę w tym problemu, ja mogę zarobić pieniążki, więc nie będzie problemu, żeby zrobić z niej fajterkę i wystawić ją do oktagonu Fame MMA. No ale w dzisiejszym odcinku będziemy musieli sprawdzić jej predyspozycję do tego, żeby też nie wystawiać byle kogo, bo jeżeli ma dostać w pierdziel, no to po prostu nie ma to sensu. Dlatego zaraz zawołamy Adama. No i co, i zaczynamy dzisiejszy odcinek. Wydaje mi się, że to jest dobry pomysł na odcinek. Wydaje mi się, że dzisiaj może być niezła zadymka. Możemy wziąć trening z Karinką. Zobaczymy, jak sobie poradzą, także będzie walka kobiet. Może kisiel przygotuje. Oczywiście żartuję. W każdym razie, jeżeli ty jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim paluszku, zostaw tam na dole i dołącz do naszego kanału. I masz możliwość spędzenia tutaj jednego dnia. Wylosujemy 10 osób. Wystarczy, że przez 30 dni będziesz zostawiać łapeczkę do góry, dowolny komentarz i oczywiście mieć zasubskrybowany ten kanał. To są trzy warunki jedyne, które musisz spełnić przez 30 dni, a my wybierzemy 10 osób, które będą mogły z nami spędzić cały dzień. Także nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Państwa do oglądania. Idziemy już do Adama, zapytamy się, czy Wiolka jest odpowiednią osobą, żeby zostać zawodniczką. Co jest w ogóle? Co mordę tak grze Wiolka? No bo Wiolka chce zostać zawodniczką Fame MMA i szuka Adama. Po co ja dam do tego? No bo mają trenować. Znaczy ja też chcę sprawdzić jej predyspozycję, czy ona w ogóle się do tego nadaje, ja bo... Ja się nie zgadzam na to, żeby Adam ją trenował. Dlaczego? No bo nie pozwolę na to, żeby Adam... No nieważne, nieważne ma jej nie ten. Nie, no nie może sobie znaleźć swojego trenera? Że on co ona, grubaska, pierdzielona, o co ona chce, sumo? Walczyć? No bez przesady, schudnie. No nie wysywaj jej tak, schudnie. Na wysysanie tuszu. Dobra, ale gdzie jest Adam? Rzeczywiście, bo ja chcę sprawdzić jej predyspozycję. Weźmiemy Karinkę i zobaczymy... Jakie predyspozycje? Co ona ma z Adamem robić? Nie z Adamem, z Kariną, ma się posiłować, zobaczyć czy dadzą sobie radę. Po co Adam? Przy Adam by ją jednym strzałem położył. No tak. A tu prawda, że drdziarza napaliła? Kto? Wiolkę. Chyba tak, no. Jest Karinka. No to co jest? Nie słyszałeś, jakie plotki chodzą po całej chacie? To znaczy? Może Wiolka będzie do Fame MMA się biła. No, tak, no tak? Nie wiem, ja się nie zatwierdziłem tego. Ale to wiesz o tym i mi nie powiedziałeś, tak? No, teoretycznie tak. Wszyscy mówią, że już podchodzi, mówisz, że Wiolka będzie na fejmie miała walkę? Nie, nie będzie się jeszcze biła, jeszcze ale to nie zdecydowałem. No dobra, no zaraz znajdziemy Adama, bo Adam gdzieś mi zniknął. Razem z Wiolą szukamy Adama i musi ją przetestować i zobaczymy. Ona chce w ogóle sam sparring zrobić. Ze mną sparring? Ale no. Przepraszam bardzo, czy ja jestem jakimś sportowcem, że ze mną się robi sparring? Nie, ale jesteś w jej wadze. Ja jestem w jej wadze. A nie? Ty jesteś chory. A ile ważysz? 57 kilo. A ona? 65? 70? No to dobra, no to 15 kilo różnicy cię nie zbawi, Karina. Nie zrobisz z nią sparingu? Widzisz te paznokcie? A co, chcesz zostawić to w Wiolce? No nie, ale może mi złamać przez przypadek. Dobra, daj spokój, zaryzykuj. Może ty też się nadajesz na zawodniczkę. To może chociaż sportowy strój ubiorę. No to się idź przebierz. Pozory zachować. Idź się przebierz i przetestujemy Wiolkę. Co, Wiolka jakaś nienormalna jest aż. Się zdyszałem, bo się trochę z Wiolką w jakąś przepychankę wdałem. Ona jest jakaś nienormalna, już trochę kark mnie boli. Wywalajmy ją z chaty dzisiaj, nie? Ale co, o co chodzi? No z chaty ją wywalamy, no co ona? Idę do łazienki rączki umyć, elegancko, bo jadłem, no to umyję ręce. Idę tam, a ona mnie coś tu poszarpała. Mówię, ty co, ale co ty robisz, czemu mnie szarpiesz? Ona mówi, co, dawaj wyskakujemy na walkę. Ja mówię, weź odejdź. I mnie znowu popchnęła, no to podchodzę do niej. I się odszarpnąłem, odmachnąłem, mówię, nie podchodź, nie? To mnie od tyłu, ja już... Kończyłem, idę dalej, a ona to od tyłu mnie ciągnie. Nienormalna. To mnie ciągnęła od tyłu. Ja już skończyłem z nią tam się no przepychać, czemu? Poszedłem sobie, a ona mnie ciągnie od tyłu. Ona się napaliła na tą walkę. Kark mnie trochę boli. Ale to już chyba nie pierwszy raz dzisiaj. Jak ona tak będzie skoczyć, to raz ją czasnę i się skończy, tak? Ty co? No ja się przygotowałam na solówę. Na solówę? No. Z Wiolką? No. Pum, pum, jeb. Tak? Teraz noga, patrz. Patrz jak mogę wysoko. Widzisz? Ale chyba tylko parter będziemy ćwiczyć. Na Wiolkę? Nie wiem, czy na Wiolkę, na kogo. Może on też by sobie zrobił Fame MMA. Może z pizzą. Z wężem? No. Nie, to zjadłby tego węża. To mnie tak wciągnąłby jak kluska od spaghetti. No dobra, to znajdziemy Wiolę i zaraz... Najpierw to może niech ona z Adamem porozmawia. Tak, no. Niech tarczowapkę jakieś zrobią, zobaczymy, czy ona w ogóle nogę potrafi podnieść. Dla mnie to komedia będzie, nie? Może to będzie para Fame MMA, czy jak to się mówi, pseudo Fame MMA. No Adam, w końcu. Po całej chacie cię szukam. Słyszałeś, co Wiola chce? No, coś tam.
Ja mam nadzieję, że ty się nic nie zgodzisz. No nie, no dla mnie to nie ma problemu. Ale dla ciebie nic nie ma problemu. No, ale dla ciebie wszystko jest bez problemu. A właśnie problem tkwi w niej, że ona tu jest i cały czas chce walczyć. Ale fajnie by było też, jakby trochę potrenowała też, rozwinęła się jakoś troszeczkę. Niech ona najpierw się rozwinie umysłowo, a dopiero później może się rozwinąć fizycznie, bo ale na razie z niej no to nic nie ma. Nie są stworzeni do tego, żeby się rozwijać umysłowo i muszą od razu fizycznie, tak? No w sumie rację. Widzisz tutaj jakiekolwiek predyspozycje, żeby ona najpierw... Ja nie widzę predyspozycji, ale dobry film widzę. Ja widzę dobry film w tym. Można dać szansę i po prostu sprawić, żeby się nadawała. Karina ogólnie chce z nią iść na sparring, nie? Karina na sparring z nią. No to pewnie, mamy rękawice, mamy cały sprzęt, możemy to sprawdzić. W każdym tkwi jakaś szansa, w każdym tkwi nadzieja. A ty co o tym sądzisz? Ja o tym sądzę, że ja chcę dobry film, a reszta mnie nie obchodzi. No to po prostu zróbmy ten sparring. No ale to najpierw coś, nie wiem, może jakieś ciosy, wesić. No to ja jej może zrobię krótkie tarczowanko. To idź po tarczę, idź po tarczę i po rękawice dla niej zrobimy. Zrobimy jakiś taki początkowy trening i zobaczymy, co z niej będzie. Może rzeczywiście nas zaskoczy i nie będzie tak źle. No. Ja myślę, że będzie tragicznie, ale dobry będzie film. Jak się one zaczną szarpać. No, to może być ciekawe. Może tylko byleby do Anieli nie startowała, bo to też może. Ona już się napaliła na każdego tak naprawdę. No, nie chciała być nawet. Myślę, niestety na mnie też, żeby dała radę za nią. Ja już jestem gotowa, tutaj się jeszcze dogrzewam polarkiem, ale jeszcze chyba przysiady sobie porobię. Ale ciepło jest, to po co się... A ty tak chcesz się zjąbić? No kurde, wiesz jak jestem nakręcona? Nakręcona na nią? No to nie wiem, to rozgrzej się. Tak, dobra. A ja słyszałem, że jakiś sparring ma być? Coś? Będzie? No będzie, no dzisiaj. No Wielka, tak chcę z każdym sparring robić. Ale w łóżku? Moja narzeczona jest obok, nie? Dobra, słuchaj, to sparring taki bardziej, wiesz, na rękawice, nie? Przysiadziki trzeba. No, ale rozmachy. Ha, czyli będzie na górze. Trucht. Dobra. Jak trucht? Ej, ty mnie musisz trochę nauczyć, nie? Coś czuję. Adam, jesteś pewny, że chcesz ją trenować? No zobaczymy po tarczowaniu. No zobaczymy po tarczowaniu zaraz, jak po prostu, jak to jej idzie, nie? Czy ma do tego jakiś dryk, czy nie ma. Ja myślę, że tragicznie idzie. Mi się wydaje, że to ja bardziej się nadaję. A dlaczego niby ty? To po prostu może zamiast sparingu to niech po prostu potarczują i wtedy ocenimy. Bo nie wiem, czy sparing tutaj jest taki potrzebny. Tak to mamy jedne rękawice, zaraz drugie doniesiemy. Tyle. Ej! Jak ty pokażę, co ja mówię? Ty się uspokój, czasu trochę więcej! Co? Ej, dobra, uspokój się! Ej, co ty robisz? Dobra, uspokójcie się, ej! Weźcie, ogarnij je! No, ale jak... Dobra, ej, stop, puśćcie się, ej! Masakra! Koniec, już to... Nie nagrywaj! Stop! Stań, dobrze, chwilę, stop! Poczekaj, stop! Zaraz będzie! Poczekaj chwilę! Uspokójcie się! Bo się szybciej, ale się szybciej zmęczysz niż to jest warte, to i bez sensu. Zaraz zmęczona będziesz. Po co ci to? Nie denerwuj się, tak? Zaraz już nyszysz. Ja chcę pokazać, co umiem na fej MMA. Na fej MMA. Weź się uspokój. Na tarczach zaraz pokażę. No bo jesteś najłatwiejsza, nie? No sama jesteś łatwa. Jak się dosiadłam, to ledwo sipiałaś. Widziałeś galwica ze mnie? Dla mnie to jest w ogóle nienormalne, to co? Ja nie wiem, czy ona tak do mnie wleciała, dlatego też się na nią rzuciłam. Co, myślisz, że jestem jakiś popychaczem i będę nie reagować? Nie wiem, dla mnie to jest ogólnie patola, nie? Co wy od razu, nie możecie przeczekać chwili? Od razu się rzucacie... No ale to ona się rzuciła, to... To ma problem. Problemy emocjonalne... Ona szuka problemów, nie? Na siłę. Na siłę, nie? Patrz. No, tylko musisz cały czas tutaj na krzyżaka gardy, tak? I chronić tutaj bebechy, no. Cały czas tutaj brzuszek chronisz. Dawaj. Tak? Tak, i w gardzie cały czas broda i pod delikatnym takim zgarbieniem i tutaj chronisz też sobie bebechy. Dawaj. Dobrze. No to no, się nie nadaje do niczego. Lewy troszkę słabszy, ale prawy jest. Pokaż prawy. Prawa, lewa. Prawy jest, prawy może coś tutaj porobić. Czujesz siłę? Tylko by trzeba było, widzę, tutaj nad kondycją. Co tym, Kalina, sądzisz? Prawy mocny, tak jak trener mówi. Prawy może by tutaj siadł, spróbuj jakiegoś tutaj sierpa. Ale tu może... widzimy już kondycja siada. Strasznie, już ono? Czuć zadyszkę. Zobacz, i sierpiki tutaj na nie, chyba wszyscy czekają na solówę, nie? No co, ja już tu czekam, tylko najgorsze jest to, że komary mnie gryzą, a ja już chcę to zobaczyć. Możecie się pośpieszyć, ale nie mamy żadnej tutaj ochrony. Patrz, jak ona na nią patrzy, ona jest nienormalna. Jak patrz, jak ona na ciebie, Karina, patrzy, ona jest przyjęta. Nie mamy żadnych ochroniaczy. Nie mają nawet szczęk po prostu ochroniaczy tutaj na. Ale to parter sam. Chyba, że tam parter. No, tam można coś spróbować. Co byście chciały w parterze sobie powalczyć tutaj? Możemy. No i co? Dawaj, Adam, no jesteś dzisiaj sędzią. Dawajcie. Tylko wam... Same tutaj duszenia i dźwignie. Ale tu jest zacięcie! Zacięcie! Uwaga, bo tutaj jest twarda... Okay. Jest dosiad, powiesz tutaj 3 punkty... No nie, na razie pół dosiad, dobra. Punktuje. O. Ale walka jest zacięta. O, tutaj będzie balacha chyba zakładana. O, balacha, za plecy, balacha. Zajście za plecy. Zajście za plecy!
O Jezu, co tutaj się dzieje? Wiola nie wie co zrobić. Tutaj jeszcze dobry montaż i będzie idealnie. Zapleczami nie wie co zrobić. Zacięta walka jest. Ja się boję o te paznokcie długie, nie? Naprawdę. To już się zmęczyły. Ale jest teraz w dosianie, to już trzy punkciki. Ale jakbyś miał taką wagę na sobie, to nie wiem co byś zrobił. Tak, tak. Oj, straciła. Karinka odpoczęła i teraz będzie stosowana. Z góry, o, gilotyna! Gilotyna weszła! Gilotyna! O, dawaj, Karina! O, dawaj! Dawaj ją! Dawaj ją do końca! Do końca! Zaraz odklepię, Dawaj do końca wiązkę! Dawaj! Ciągnij, zaraz odklepię! Do końca! Trzymaj to! Do końca, Karina! Odklepię! Mocniej, Karina! Mocniej! Jest! Ja popełniłam błąd! Karinka, tutaj dla jednej uczestniczki, dla drugiej uczestniczki, tutaj zostało. No nie możesz No nie wiem, kurde. To ja popełniłam błąd? Oddałaś jak ona plecy. Mnie? Tak. Nie możesz jej oddawać plecy. Bo nie sądziłam. Ale dobrze jej podpowiedziałem, że do tyłu, żeby do tyłu ale założyła. Ale to nie. I ciągnęła. Oj, coś ja kiepsko widzę tą walkę, nie, Adam? No teraz też widzę kiepsko, ale no zobaczymy. Nie, no. Bo ja myślałam, że jak ja wezmę do tyłu, to ona mnie puści, a ona jednak a Karinka mocniej. Jest chyba lżejsza. Tak? Ale zmęczona Karinka. No ja tutaj myślałam, kondycja. Że ją kondycja. Jak oceniasz tą walkę ogólnie Kariny? No, oceniam ją w taki sposób, no, że jak oceniasz? Żebyś musiała potrenować. No tak, bo musiała być potrenować. Ale to był mój błąd, że ja wzięłam ją do tyłu, nie? Ja, bo myślałam, że nie, bo oddałaś jej po prostu plecy, puściłaś ją. Bo ja myślałam, że jak pójdę na nią całym ciałem, to ona mnie puści, nie? A tutaj się wpupałam. No cóż, no nie wiem co tutaj mogę więcej dodać. Po prostu trening. Ja myślę, z kim ona by mogła. Z kim? Właśnie! W ogóle gdzie jest Ania, ale chcę no właśnie. Z kim myślisz, żeby mogła spróbować ogólnie? No z Anielą. A z Anielą teraz. Aniela! No, z Anielą myślę, żeby miała szansę. Chodź! Karinka ma bardzo waleczny charakter. Dostaniesz w dupę! Jeju! Jakie tutaj słownictwo. Zdecydowałam. Na pewno to by było bardzo widowiskowe, jakby Wiola była na konferencji. Myślę, że to fajnie by wyglądało, nie? Nie, tam trzeba pokazać klasę. Trzeba najpierw ją mieć, Wiola! Ty chcesz się z nią bić? Nie, ale mogę. To jest, zrobimy teraz taki mini fame MMA, runda druga. Teraz już nie popełnię błędu, jak z Karinką. Ja to wiesz, w sensie ja jestem trochę doświadczona, ale bardziej ja defensywnie. Ja to znaczy? W sensie, no wiesz, doświadczona jestem w tych sprawach. A przez niego, tak? Co? Nic. Zgadujesz mnie. A ty mnie? Z kim chciałeś iść na... No. Na co? No, co ostatnio proponowałeś, ale ja wszystko powiedziałam. Zresztą widziałam. Tak, trójkąt z moim kolegą. Adamem. O nie, tutaj zaraz. Kolejny fejm ma. No dobra, no to sprawdźcie swoje możliwości. W sensie nie wiem jak się zaczyna, nie? Bo wiem jak się kończy, ale... Na kolano się zaczyna, bo tylko partner. Czy możecie z góry, nie? No ale tu jest twardo, więc lepiej po prostu z kolana. To nie ma żadnego gówna świnicy? Nie. O, helikopter leci. Telewizyjny. Dobra, to szybko będzie, to będzie południe. Telewizyjny? Śmigłowiec w Francji. O, ta walka to jest taki żart, że... Jesteście ready? Rzuca się na siebie? Tak, dokładnie. Adam, weź, komu kibicujesz? No możecie tak po prostu, możecie... Co? Obojętnie, jak ważne, że musicie zaraz... Szkoda komentować. Gotowi? No musicie się jakoś... Ona nie wie, co ona ma zrobić. Ja nie rękę w taki sposób. Rzuć się na nią, jak zwierzak! Rzuć się na nią! Żeby się poddała. Jak zwierzak. Tylko jej nie bij. 3, 4, go! O! Stosowana, zacięta walka! Wiolka, musisz to wygrać! Ale no masz, plecy! No czemu to się odnosiło? Co ty robisz, Wiola? Miałaś już gilotynę, miałaś duszenie i nie wykorzystała tego duszenia. Ale no tutaj dobra, dajemy punkciki za ten dosiad. Pakują, tutaj masa przeważa. I teraz! Dobrze, masz pozycję. I drugą ręką musisz sobie zahaczyć. Koniec, Wiola! Żyjesz? Wszystko dobrze? Wiola robi tutaj namastę, do sumo jesteś idealna. Tynkiewicz też była grubsza, tak? Mojej wielkości? Ja też tak mogę. Ale kurwa, trochę za ale dwa razy ci podpowiadałem. Mówiłem, to ci zaraz bliżej, nie? Ale spokojnie, już jest. Za mocno! Spokojnie, to jest film. Co ty taka wkurzona? Jak ja nie być wkurzona, słuchaj? Kościół, przecież to jest MMA, czy to jest sumo? Ty w ogóle mnie wziąłeś, kiedy ja ważę ledwie 55, a ona ma 150 kilo przewagi? Nie no, na waży jest 75 maksymalnie. No to... 20 kilo, no to jest ale dużo, no. Popatrz jeszcze raz na nią, a popatrz na mnie. Jestem wyższa i ważę 55. Ona jest niższa i kurwa jest słoniem.
Karinka, jak myślisz, nadaje się wielka na Fame MMA? Myślę, że tak, tylko musiałaby troszkę potrenować. Troszkę? Troszkę bardzo, bo nauczyła się techniki, to jest podstawa. A myślisz, że na razie nie umie? Nie umie? No na razie nie umie chyba, żeby te wszystkich... A ty byś ją nawaliła? No przecież to zrobiłam to. Ale tak na normalnej bitce, takie, że pięści, wszystko. Mam paznokcie na głowie. Ale bez paznokci? Myślę, że nie. No i co, Adam, sądzisz o tym? Że on wywala każdego, prawda? Nie, no zobacz, z Karinką sobie nie powiem. No ale to był mój błąd, tylko za tego. No ale taki sam błąd. To jest taki tłumaczenie jak olejnika. Gdyby nie parter, to bym wygrał. No, ale nie, sam powiedziałeś, widziałeś, jak ja sama się przychyliłam do tyłu, bo ja myślałam, że wtedy ono mnie puści, no ale to był mój błąd. No to ale mi się wydaje, że wtedy ja bym wygrał. Może no dobra, to może wy ocenicie, czy wielka nadaje się na Fame MMA. Moim zdaniem tak... Pół na pół. Pół na bardzo, może 60%, jakby ją podtrenować i może by rzeczywiście wpieprzyła komuś, bo... Może jeszcze będzie szansa, że no jest trochę chora, ale jest trochę chora. No tak, nie, jest trochę chora. Odcineczek. Słucham, mam nadzieję, że wam się podobał. Łapeczki. Ja dałam radę. Piszcie w komentarzach, jeżeli napiszecie wszyscy, że tak, to zobaczycie mnie na Fame MMA. Prosimy o dużo. Także pamiętajcie, komentarz, like i subskrypcja przez 30 dni i może... Spędzicie z nami jeden dzień. Wybieramy aż 10 osób.